Dzień dobry kochani, witajcie na moim kanale i witajcie w kolejnym odcinku, w którym porozmawiamy sobie o top model. Dziś zabierzemy się za drugą część poprzedniego odcinka, który to był odcinek 10, 9 sezonu polskiej edycji top model i to jest ostatni odcinek przed półfinałem, czyli przed Fashion Weekiem. Także zobaczmy, co się tam działo. The museum, a huge museum. I was just like, wow, this is beautiful. I want to come explore it when I'm done with the show. Come walk around and check it out. Ja oglądając ten odcinek, to w ogóle nie mogłam się powstrzymać od śmiechu. Jak widziałam, jak uczestnicy, przypuszczam, zostali zmuszeni do chodzenia po tym muzeum i do takiego udawania. Tam nawet nie było do końca widać zainteresowania. Trochę to wyglądało jak taki odcinek z Trudnych Spraw i aż mnie to dziwi, że produkcja TVN-u zostawiła te takie ujęcia. W każdym razie, ekipa udała się do Muzeum Narodowego w Warszawie i tam będzie odbywać się sesja. Ta sesja robiona dla magazynu Vogue Polska. No to elegancko, muszę wam przyznać, jednak nie będzie to dla nikogo żadną nowinką, że Vogue jest w klasyfikacji chyba najbardziej prestiżowym magazynem modowym na świecie. Aczkolwiek tak w ogóle między nami powiem wam, że ogólnie w branży trochę Vogue amerykański stracił po tym, jak zostały opublikowane okładki z Kim Kardashian. Nie wszyscy tak uważają, ale jest bardzo dużo osób na wysokich stanowiskach w świecie mody, które stwierdziły, że Vogue zaczął lecieć tak na łeb, na szyję. To tylko tak dodam po prostu. Sesja jest konceptualna. Chodzi o to, żeby wasze zdjęcie odzwierciedlało to, co jest na obrazie. Jeżeli chodzi o ubiór, w sensie ubrania, ja wymieszałam rzeczy wybiegowe z rzeczami vintage. No i jedyna w swoim rodzaju niepowtarzalna Jack, Monika Jagaczek. Czyli wygląda na to, że podczas tej sesji uczestnicy będą mieli bardziej kostiumy niż stroje. Ja bardzo lubię w ogóle takie sesje zdjęciowe, kiedy zestawia się dwa różne światy, czyli na przykład stare obrazy w muzeum z nowoczesnymi pozami, nowoczesnymi ciuchami i taką nowoczesną modelką, czy nowoczesnym modelem. No tutaj zupełnie inna koncepcja, sami zobaczycie jak to wyjdzie. I też jest gość specjalny, Monika Jagaciak, która w tym odcinku będzie naprawdę fajnie podpowiadać uczestnikom, co niestety nie będzie w 100% pokazane, ale można się domyślić, że tak było po jej wypowiedziach, podczas których mówiła, że modele dobrze ją słuchali. Zresztą sami zaraz zobaczycie, ale moim zdaniem od razu taki mały spoiler, fajny gość. They told me who I was Adam. Litwa. Okej. Okay. Ojczyzna? Ojczyzno moje. Ojczyzno moje. Inny cię siebie syny. Dominik został Adamem Mickiewiczem. I to w ogóle jest mega urocze, bo on na prawie wszystkich przebitkach pokazuje, że chce się dowiedzieć o czegokolwiek na temat Adama Mickiewicza, podpytuje uczestników. Uczy się też inwokacji. Wiecie co, i tutaj od razu od siebie wtrącę, ja mam tak duży szacunek dla wszystkich obcokrajowców, którzy czegokolwiek nawet, chociaż troszeczkę nauczą się po polsku, dlatego że nasz język jest tak trudny. Ja sama nie mieszkam od wielu lat w Polsce. No, miałam taki krótki epizod, jak pracowałam w telewizji, że chyba na kilka miesięcy zamieszkałam w Polsce, ale tak, no to ja w zasadzie od 2009 roku mieszkam poza Polską. I też czasami łapię się na tym, że nie wiem, jak coś powiedzieć, albo nawet nie znam niektórych słów po polsku. Chociażby z branży modowej na przykład, bo ja nigdy tych słów nie poznałam. Ja je poznałam gdzieś za granicą. A więc skoro ja czasami mam jakieś problemy z polskim, to to, że on chce w ogóle się nauczyć jeszcze wymowy języka polskiego, która też jest bardzo skomplikowana, to szapoba. Zdjęcie. Jakie ty masz skojarzenie? Patrzysz na obraz i co ty widzisz? Tak czysto patrząc po prostu na sam obraz, oceniając emocje, to wygląda mi to w sumie w taki sposób, jakby sobie właśnie grał i w pewnym momencie nostalgicznie wrócił do jakichś wspomnień. Dobra, no to spróbujmy to odwzorować. Ale tutaj też jest taka ciekawa sprawa, że uczestnicy są stylizowani na te same postaci, które są w obrazach, które są przedstawione na obrazach. Znowu, to jest bardzo, wiecie, sztuka jest bardzo subiektywną sprawą. Każdy inaczej sztukę odbiera. Na pewno dużo osób się ze mną teraz nie zgodzi, ale ja nie do końca czuję klimat w ogóle tego, żeby odwzorować dokładnie to, co się dzieje na obrazie.
ja miałabym na przykład taką koncepcję, oczywiście tu możecie się w ogóle w 100% nie zgodzić, to jest moja subiektywna jakby opinia na ten temat. Ja bym na przykład, jeżeli oni chcą odwzorować tę samą epokę, powiedzmy, to jeżeli tutaj na zdjęciu jest mężczyzna, na tym obrazie jest mężczyzna, to może właśnie dać by jakąś panią modelkę, ucharakteryzować ją na tamte czasy i udawać właśnie, że ona wzdycha tak do jakiegoś swojego kochanka, żeby jakby rozciągnąć historię, która się dzieje na obrazie. Albo właśnie tak jak wcześniej mówiłam, żeby zestawić te stare czasy z taką nowoczesnością i zrobić coś na zasadzie kontrastu. Też w ogóle jak możecie zobaczyć tutaj teraz, zrobię tutaj stop klatkę, żebyście mogli zobaczyć. Na przebitkach widać, że na ścianie wisi opis obrazu, więc też jestem ciekawa, jak to będzie wyglądało podczas sesji, czy to zostanie w ogóle wycięte. I też zastanawiam się, jak oni ugrają to, że jako tło jest tylko po prostu czysta ściana i obraz, bo wygląda to dość nudno. Natomiast jeżeli chodzi o charakteryzację, to na początku wszyscy się śmiali, bo te włosy na Mikołaju wyglądały dosyć zabawnie, ale w sumie efekt końcowy jest całkiem spoko. Siadam na fotel, miałem stres, bo Michał mi powiedział, że zawiózł się na mnie. Że był zdruzgotany tym, jak pracowałem na wcześniejszej sesji. Bardziej nie przejmowałem się samą sesją, tylko tym, jak on będzie na mnie patrzył. No właśnie, więc pomyślcie sobie tylko, jak bardzo niepewny musi być Ernest, kiedy wchodzi na sesję zdjęciową, kiedy sam powiedział, że w zasadzie już nawet nie myśli tyle o sesji, co żeby po prostu nie rozczarować Michała Piruga. I ja wiem, że jest tak, że to nie może być tak, że każdy będzie traktowany ulgowo, że każdy będzie się rozczulał nad nami, po prostu, wiecie, zastanawiał się, o, jakby ci tu pomóc, co prawda nie dajesz z siebie wszystkiego, tak bardzo ogólnie mówię, nie tylko o Erneście, ale my będziemy cię głaskać cały czas po główce, no wiadomo, że to też nie o to chodzi. Tutaj chodzi bardziej o to, że podczas tych pierwszych sesji zdjęciowych bardzo ważne jest to, żeby modele poczuli się pewni siebie. I dlatego, jeżeli agencje umawiają testy, czyli takie sesje pierwsze dla modeli i modelek, to warto, żeby wybrali takiego fotografa, który dobrze potrafi pracować z modelem albo z modelką, bo później już, jak zaczniemy nabierać doświadczenia, to tak naprawdę nawet w jakichś takich trudniejszych warunkach, gdzie ktoś będzie dla nas niemiły, już jakby będziemy pewni siebie, będziemy wiedzieli, że dobra, to tu muszę zrobić tak, tu muszę zrobić tak. Nieważne, nawet jak oni będą mieli skwaszone miny, to ja będę wiedział, czy wiedziała, że i tak robię dobrze robotę, bo zawsze robię coś dobrego. Więc tutaj mam takie wrażenie, że ci uczestnicy, którzy zostali bardzo mocno skrytykowani, może to naprawdę bardzo mocno zadziałać na ich niekorzyść. Zastanowiłem się nad obrazem, zrozumiałem jego interpretację i wcieliłem się w rolę. Zrozumiałem to, że muszę wyrazić na swojej twarzy uczucie króla Augusta. No i ja wam powiem, że Ernest moim zdaniem tutaj naprawdę fajnie na tych przebitkach wychodzi. Widać, że się stara, że robi takie małe, drobne zmiany, to znaczy bierze jakiś taki wdech, żeby tak się świeżo poczuć i widać, że tam na jego twarzy coś się dzieje. Podczas tej sesji możecie też dokładnie zobaczyć, o co chodzi z tym, że dużo osób, w tym również i ja, mówią, że model podczas sesji to często jest aktor, który wciela się w jakąś rolę. Tylko że podczas takich sesji fashion możecie czasami tego nie zobaczyć. To nawet przy sesjach portretowych czasami widać, kiedy jest jakieś takie nostalgiczne spojrzenie. Słuchajcie, to nie jest naturalna sytuacja, że macie nagle taką minę, jakbyście po prostu tęsknili za ukochanym. Kiedy patrzycie na kamerę w białym studiu i pracujecie z ludźmi, których być może widzicie pierwszy raz w swoim życiu, to nie jest naturalna sytuacja, więc to zazwyczaj właśnie jest odgrywanie jakiejś roli. No i Ernest tutaj opowiadał właśnie, że bardzo starał się wczuć tutaj w Stanisława Augusta. W ogóle nie spodziewałam się, ale całkiem nieźle wygląda w tej peruce, powiem wam. Ona nie jest dobrze doklejona, niestety, bo troszeczkę odstaje, ale może to takie ujęcie tylko? Zobaczymy, jak to na zdjęciu będzie wyglądało. Tak, robiłem głębokie wdechy, takie, że po prostu patrzę w tą przyszłość i poczułem się, jakbym miał zaraz stracić Polskę. Super! To jesteście teraz, wiesz... Idealnie, to jest jeden do jednego. No.
super, super, super. No to wygląda na to, że Ernest się przełamał, widać, że zaczyna pracować swoją buzią i też dostaje dużo pochwał zarówno od fotografa oraz od modelki, od gościa specjalnego. Zazwyczaj, jeżeli fotograf wam mówi, że jest super, super, super i tuż za tym nie idzie, jest super, ale zmień coś tam, to oznacza, że po prostu naprawdę jest spoko. A mogę zrobić coś takiego, że trzymać to w ręce i tak, w sensie tą klepsydrę tak... Spróbujmy! Fajnie też, że proponuję tutaj od siebie coś więcej, bo też troszeczkę ci modele mają ograniczony zakres pozowania, bo oni muszą odwzorować to, co się dzieje na obrazie. I teraz zaraz się przekonamy, jak będziemy oglądać backstage pozostałych uczestników, czy oni rzeczywiście muszą się tak w 100% idealnie ustawić jak to postaci z obrazów, czy mogą jednak od siebie coś dodać, bo jeżeli to ma być dokładnie ta idealna, ta sama poza, to trochę mało mogą się wykazać modele. Tutaj już będzie po prostu kwestia mimiki. Kochani, mamy to. Dziękujemy. Naprawdę, Ernest, super robota. Usłyszeć coś takiego pod koniec dzień, że super robota, no to naprawdę świetna sprawa. Także no, chyba w końcu Ernestowi dobrze poszło, bo teraz do tej pory to tylko Joanna Krupa go chwali i też w opinii publicznej jest uważany za osobę bardzo faworyzowaną, więc niestety dostaje się chłopakowi, a widać po prostu, że on się stara. No co ma zrobić? Dobrowolnie ma odejść z programu, bo go Joanna faworyzuje, dajcie chłopakowi żyć. Widziałam w mimice twarzy tej kobiety takie zmęczenie życiem, taką, nie wiem, rozpacz, smutek. To też był ciekawy koncept akurat do przedstawienia, że taka starsza pani na zdjęciu, właśnie tak jak Patrycja mówi, ze smutkiem, z taką nostalgią, a tutaj młoda dziewczyna będzie mogła ją zagrać. W sumie podoba mi się ten koncept, jeżeli Patrycja też pokaże jakiś taki ból wewnętrzny, może to być całkiem ciekawe. Tak mi się wydaje, że to jest takie zestawienie pokoleń. Fajna sprawa, nie takie dokładne kopiowanie, tylko właśnie odwzorowanie, ale w takiej młodszej wersji, powiedzmy. Właśnie ta mina nie musi być aż tak zatroskana. Po prostu jesteś nowoczesną dziewczyną pozującą przed obrazem w galerii. Może to jest ta historia. Czyli w takim razie oni mają oddawać te same emocje, czy jednak nie, bo tutaj już się troszeczkę pogubiłam. Wydaje mi się, że fajnie by było właśnie, jakby Patrycja odwzorowywała te same emocje. Mi się wydaje, że byłoby właśnie bardziej ciekawie, ale jak zawsze czekam na wasze zdanie w tej kwestii. Przy Patrycji czułam, że była taka fajna energia, że naprawdę mnie słucha, że mogła do niej podejść, coś jej powiedzieć, ona naprawdę te komentarze brała do siebie i pracowała nad sobą. Masz piękną, symetryczną buzię, patrz na mnie prosto, o, pięknie. Tego nie było widać na aż tak wielu przebitkach, ale właśnie z wypowiedzi Jagaciak ja wnioskuję, że ona naprawdę bardzo mocno podpowiadała. Też później Patrycji mówi, żeby trochę brodę podniosła do góry. Pomaga ustawić się modelom, więc no właśnie, fajnie, że takie osoby przychodzą, ale też dobrze by było, gdyby pokazywano, tak mi się wydaje, trochę więcej rad w tym programie, bo przy takim normalnym pozowaniu nawet do Instagrama takie rzeczy się po prostu przydają. Bardzo mi się tutaj podobało, czuję się, że się rozwinęłam, ale chciałabym zobaczyć tak naprawdę, co ciągnie za sobą dalsza część przygody. Myślę, że to jest moja... Nie wiem, jak będzie wyglądało zdjęcie Karoliny, bo jeszcze nie widziałam zdjęć, ale wygląda na to, że kostium ją chyba trochę przytłoczył i ona jest taka bardzo niewidoczna na tym zdjęciu, wiecie, tak mi się wydaje. A to ciekawa sprawa, bo ona zawsze jest taką małą iskierką, tak mi się zawsze wydaje, że właśnie ona jest bardzo widoczna, pomimo tego, że ja często mówię właśnie, że no, brakuje jej tego wzrostu, więc być może tutaj też to zagrało. Nie wiem, jakoś zniknęła mi w tej stylizacji kompletnie. Pamiętaj o tym ułożeniu koszyka, żebyśmy widzieli też kwiaty, więc on musi być delikatnie przekręcony. Lekko przekrony. Tak. Tak jakby ci wypadał z ręki. Dobra, to wiecie co? Zastanawiam się, jak to działa, że większość uczestników, znaczy wszyscy uczestnicy do tej pory mieli po prostu obraz za sobą i pustą ścianę. I to było tyle, jeżeli chodzi o jakiekolwiek dekoracje, jeżeli chodzi o jakąkolwiek scenografię. Natomiast u Mai rozstawili jakieś kwiaty, rozstawili, stworzyli taki mały ogród. I właśnie wydaje mi się, że takie coś, co zostało stworzone u Mai, ma zdecydowanie więcej sensu. I wtedy można jakoś tak bardziej poczuć w ogóle to zdjęcie. Ja też właśnie, no, tak jak mówię wam, nie widziałam jeszcze zdjęć końcowych, ale
Ja już mogę Wam teraz powiedzieć, że mi się ta koncepcja w ogóle nie podoba. Znowu, to jest kwestia subiektywna, nie widziałam jeszcze efektów końcowych, ale takie nudne tło z ciuchami z poprzedniej epoki, trochę to wygląda jak, nie wiem, jakby oni się przebrali. I trochę to wygląda jakby oni szli na jakiś bal kostiumowy. To nie kojarzy mi się z modą za bardzo. Maja, naprawdę tutaj wcieliła się świetnie w rolę. Widać, że Maja ma już doświadczenie. Wyglądało na to, że ta sesja dla niej nie była jakimś wielkim kłopotem. Maja została pochwalona przez wszystkich i było widać, że dobrze się odnalazła też w tej sesji. Kolejna osoba będzie Weronika. Nie wiem, że po prostu program mi da takiego kopa do tego wszystkiego, że już po prostu no takie przyspieszone po prostu lekcje tego wszystkiego. I tu znowu kolejna osoba, która ma cały set zorganizowany, który wygląda o wiele lepiej. Aczkolwiek nie wiem, czy zwróciliście uwagę, jaka trawa była pod stopami Weroniki. Trawa, która została ułożona pod stopami Weroniki, no to po prostu taki plastikowy, sztuczny chodniczek. Ja wiem, że oni nie muszą dawać prawdziwej trawy, absolutnie, absolutnie, ale tak to... Ciekawa jestem, jak to będzie wyglądało na zdjęciu. To był obraz, na którym główny bohater szukał inspiracji albo czekał na inspirację z niebios. W sumie fajna sprawa, wiecie, to, że uczestnicy interpretują te obrazy, że można się nad tym chwilę zastanowić, ale wydaje mi się, że fajniej by to wszystko wyglądało, gdyby była nowoczesna interpretacja tych obrazów, a nie po prostu odwzorowanie dokładnie tego samego, co tam się dzieje. Świetnie. Patrz, no bo tak się ciało układa. Dobre ma PKS-y, ale też jak słyszeliście z opinii osób, które pracowały z Mariuszem na secie, wynika, że świetnie sobie poradził i że wszyscy byli zadowoleni z jego pracy. O właśnie, no. Pięknie. To się nie może skończyć na programie, to po prostu ja będę konsekwentnie dalej dążył, tak jak do każdej innej rzeczy w swoim życiu konsekwentnie dążyłem. I właśnie takie samo chyba podejście jak Mariusz mają wszyscy uczestnicy w tym sezonie. Mam wrażenie, że są zdecydowanie bardziej zdeterminowani niż uczestnicy poprzednich sezonów, zwłaszcza tych pierwszych, ale tak jak Wam mówiłam, to jeszcze też oczywiście sprawdzimy, dlatego że po tym sezonie zaczniemy sobie omawiać pierwszy sezon Top Model. I was in the zone, I was practicing the poetry from Adam, like I was really trying to live his life and think like he was romance. I feel Adam in my soul. Litwo, ojej, no moje. Moim zdaniem to w ogóle Dominik powinien zostać aktorem, bo on jest aktorem albo takim hostem po prostu, że prowadzi jakieś imprezy, bo on jest tak niesamowicie charyzmatyczny, że ja po prostu, buzia mi się uśmiecha, jak go widzę na ekranie. Co mogę powiedzieć więcej? To jak on, ja Wam tylko pokazuję trochę wyrywków, prawda, ale on normalnie non-stop starał się nauczyć inwokacji, opowiadał o Adamie, dopytywał się, więc widać, że po prostu naprawdę zależy mu na tym, żeby wczuć się w rolę. Ja go po prostu uwielbiam. Just lift it up. Put it in. There you go. Just have it rested on that. There you go. And look full on profile now. This is life I wanna live. I wanna be... Niestety nie mogę Wam pokazać zbyt wielu przybitek, bo puszczono tutaj w tle Ave Maria. Ja nie wiem, czy nie dostanę jakiegoś zgłoszenia praw autorskich. Może tak być. Mogliście zobaczyć, że gość specjalny nawet pomagała ułożyć łokieć odpowiednio Dominikowi, więc też podpowiadała bardzo mocno. Wiecie co, no wygląda to dosyć ciekawie, ale Dominik podczas tej sesji nie wygląda moim zdaniem jak model, tylko jak aktor. I szczerze mówiąc, to takiego wyglądu, takiej stylizacji, tego jak on wygląda bez tego swojego zarostu, z tymi PKS-ami doklejonymi, no ja tego na przykład nie widzę w żadnym magazynie modowym, ale to oczywiście możecie się ze mną nie zgodzić. Bardzo marzyłem o top model. Bardzo marzyłem po top model i przez to, że na początku sytuacja była ciężka, to miałem wrażenie, że moje największe marzenie zmieniło się w koszmar, że zmieniło się w dramat i to mnie bardzo przybiło. Nie dziwię się wcale, że Ernest poczuł się przybity, dlatego że w ogóle na początku, nie wiem czy pamiętacie, wszyscy mówili prawie o Erneście, że on jest takim objawieniem, że on w ogóle jest taki niesamowity. Pierwsze sesje to mu wychodziły tak, że po prostu
Naprawdę, aż nie wiadomo było, jak je skomentować, bo tak piękne zdjęcia Ernest miał. A potem zaczęła się bardzo mocna krytyka i mam takie wrażenie, bo wiecie, może być tak, że były po prostu słabsze zdjęcia wybranej. Natomiast jeżeli rzeczywiście sobie zaczął słabiej radzić i zaczęło mu iść coraz gorzej, to prawdopodobnie było tak, że wiecie, ile razy możecie usłyszeć, że jesteście beznadziejni, ile razy możecie usłyszeć, że nie wiem, wyglądacie jak rozjechana żaba czy żuk gnojownik, tak mówił o nim Marcin Tyszka. Ja się mu wcale nie dziwię, że już w pewnym momencie po prostu no, poczuł się przybity, poczuł się jakby brał udział w jakimś koszmarze. To takie podsumowanie, ponieważ widziałam, że podsumowanie jakby tematu Ernesta, bo widziałam, że no, dużo osób niestety nie wyrażało się zbyt miło na jego profilach społecznościowych. A teraz przejdźmy już do oceniania zdjęć. Pierwsze zdjęcie należy do Karoliny. Wiecie co, no ja na to zdjęcie bym chyba raczej nie zwróciła jakoś tak szczególnie uwagi, ani... Mam też takie w ogóle wrażenie, że twarz Karoliny jest za mało doświetlona. Może się ze mną nie zgodzicie, bo na portrecie wygląda jej twarz ładnie, ale całościowo zdjęcie jako zdjęcie, na przykład ta pani z obrazu ma zdecydowanie jaśniejszą twarz, jest więcej światła na tej twarzy niż u Karoliny i tak ona po prostu zniknęła, bo też to tak jest, że zobaczcie, to całe zdjęcie jest mega ciemne, bo i tło jest przyciemnione, i ten obraz ma tło ciemne, i ubrania są ciemne, i włosy jej dali ciemne. Ona po prostu tutaj moim zdaniem zniknęła, ja jej w ogóle tutaj na tym zdjęciu nie widzę, także ciężko mi jest w ogóle cokolwiek tutaj ocenić. Zobaczmy, co jurorzy powiedzieli. Na obrazie mamy bardzo dystyngowaną, dosyć zblazowaną młodą damę. Ty wyglądasz na trochę przestraszoną. Brakuje mi tej pewności siebie na twojej twarzy. Dobra, to jeżeli chodzi o spojrzenie, to rzeczywiście zgodzę się tutaj, że spojrzenie też nie przykuło mojej uwagi. Ja w ogóle na spojrzenie Karoliny nie zwróciłam uwagi, dlatego że jakoś tak twarz mi zniknęła w całym tym ciemnym zdjęciu. Miała wyjść młoda dama z różą, a ja to widzę bobasa ze śliniaczkiem. Niestety, wkładanie cię w taki kostium pokazuje, że nie za bardzo się odnajdziesz w wielkiej modzie. Były zadania, w których byłaś fantastyczna. W tym przypadku uważam, że to nie było zadanie dla ciebie. To oprócz tego pierwszej jakby części komentarza Marcina Tyszki, oczywiście musi być to niego niby walor komediowy powiedzmy, zgodzę się z tym, co powiedział w drugiej części, że rzeczywiście jest pewna dziedzina high fashion, gdzie właśnie są takie duże sukienki. Ja sama kiedyś szłam w pokazie Dolce & Gabbana, to było w Hongkongu i mieliśmy takie wielkie suknie. Była taka jedna kolekcja z Dolce & Gabbana, gdzie oni stylizowali ubrania na taki styl wiktoriański. Ja nie czułam się dobrze w tych ciuchach, ale zostałam wybrana do tego pokazu, więc widocznie wyglądałam lepiej niż mi się wydawało. Ale takie stroje na przykład jest bardzo ciężko ograć niższym osobom, zdecydowanie łatwiej jest wyższym osobom, dlatego że automatycznie strój jest dłuższy, a on jest bardzo ciężki, więc gdyby ten strój był taki bardzo ciężki, wiecie, ciężki w sensie takim, że jest dużo falban, jest dużo zdobień i do tego jest króciutki, to tego po prostu by było za dużo w jednym miejscu. Więc tutaj znowu jest problem. Jeżeli tylko chodzi o modę oczywiście, ze wzrostem. I rzeczywiście może być tak, że ona po prostu tego high fashion nie udźwignie. Mikołaj. Zdjęcie Mikołaja. Ja wam w ogóle powiem tak. To zdjęcie mi się w ogóle nie podoba, dlatego zwrócę uwagę tylko na Mikołaja. Moim zdaniem Mikołaj tutaj wygląda bardzo fajnie, wyszedł tutaj tak bardzo chłopięco. On na wielu zdjęciach wcześniej wyglądał tak mocno. Nie to może, że agresywnie, ale... No po prostu był taki bardzo mocny, bardzo męski, tutaj wygląda zdecydowanie bardziej chłopięco. Trochę mi też przypomina właśnie jakąś taką mitologię grecką, rzymską. Moim zdaniem wyszedł bardzo fajnie i takie ciekawe emocje pokazał. Wydaje mi się też, że pokazał troszeczkę inną swoją twarz. Super fota, bardzo fajny facet. Ja tu widzę zupełnie innego człowieka, trudno by mi było cię poznać, ale to jest bardzo fajny model i to o to chodzi, żebyś się zmieniał i oby tak dalej. Tak, i właśnie o to chodzi, żeby modele się zmieniali, dlatego bardzo często poszukuje się modeli o nieokreślonym typie urody, znaczy, przepraszam, tacy modele z bardzo określonym typem urody będą mieli mniej pracy. Będą mogli też pracować, ale właśnie tak jak ja już mówiłam wcześniej, że my powinniśmy być takim płótnem, na którym artysta może przekazać swoją wizję, więc im bardziej będziemy mieli plastyczną urodę, podatną na jakieś zmiany,
tym jest dla nas lepiej i tym więcej pracy możemy zrobić. O dziwo, z kolei z drugiej strony jest też tak, że osoby z taką bardzo charakterystyczną urodą, ja tutaj może podam przykład Łukasza, który już odpadł. Bardzo często byłabym w stanie zrozumieć, że klienci nie zabukowaliby go do katalogów, natomiast są prace, do których on zostałby zabukowany właśnie dzięki temu, że ma tak niesamowitą urodę i to są jakieś takie duże prace, typu kampanie, typu jakieś takie sesje high fashion. Więc wiecie, to też jest tak, że można pracować bardzo, bardzo dużo, mieć plastyczną urodę albo właśnie tak się też wstrzelić, a są też takie osoby, które mają plastyczną urodę i też się jeszcze wstrzelą w to high fashion. Nigdy nie wiadomo, jak tutaj z tym modelingiem jest, dlatego też nigdy nie wiadomo, jaki typ urody będzie się najlepiej sprzedawał na danym rynku, w danym sezonie, dlatego jeżeli nawet nie jesteście pewni siebie, nie jesteście pewni, czy wasz typ urody się nada, to po prostu zgłaszajcie się do agencji. Jak agencja was uwierzy, to wtedy pojedziecie na castingi, pojedziecie na kontrakty i sami się przekonacie. Ernest. Zdjęcie Ernesta, czyli jednak wykorzystali to zdjęcie z klepsydrą. Widzę, że już tutaj peruka jest lepiej podklejona, bo ostatnio były szpary. Kompozycyjnie to zdjęcie chyba jest z tych takich zdjęć na pustej ścianie najciekawsze, bo jest jakieś biurko jeszcze, coś się dzieje. Nie wiem, czy to jest specjalnie zrobione, że ten obraz jest krzywo, znaczy pewnie zdjęcie było zrobione nierówno. To już jest któryś raz, jak właśnie perspektywa jest zaburzona, czy zdjęcie jest zrobione katalogowe z góry zamiast na wprost. No tutaj są krzywe obrazy, u innych modeli na zdjęciach też były krzywe te obrazy. Nie wiem, może jest taka koncepcja. Ja wam powiem, że mnie osobiście to zdjęcie się podoba. I Ernest moim zdaniem pokazał inne emocje niż zazwyczaj pokazywał, ale też wam jednocześnie powiem, że on mi się kojarzy z Kopernikiem. Tak jakby właśnie przyglądał się niebu i analizował, czy to my się kręcimy dookoła Słońca, czy to Słońce dookoła nas. Jest to coś nowego i masz bardzo fotogeniczną twarz. Naprawdę masz szansę na fajną karierę. No to tutaj pochwały od gościa specjalnego i ona też dawała pochwały Ernestowi podczas sesji zdjęciowej, więc dobrze, że się tego trzyma, bo trochę to by było niekonsekwentne, chociaż też nigdy nie wiadomo, bo można kogoś chwalić, a potem się okaże, że zdjęcie było wybrane takie, którego nie da się pochwalić. W siwym cienie do twarzy, to jest tak jakby piosenkarz disco polo chciał udawać króla w teledysku. No nie. No dobra, ale to nie jest wina przecież Ernesta, że w siwym mu nie do twarzy, w sensie takim, że no taka fryzura została mu wybrana. Ja wam powiem, jak to wygląda na castingach. Na castingach, jeżeli są takie sesje bardzo mocno stylizowane, to z mojego doświadczenia powiem wam, że zazwyczaj na castingu sprawdza się, jak my wyglądamy w jakiejś tam peruce. Jeżeli to ma być jakaś taka, wiecie, szalona koncepcja, powiedzmy niestandardowa bardziej, to my po prostu przymierzamy rzeczy, robią nam zdjęcia i wtedy po prostu dokładnie widać, czy pasujemy, czy nie pasujemy. Jeżeli byłaby taka, jeżeli byłyby castingi do czegoś takiego, co tutaj się wydarzyło w Top Model, to przypuszczam, że byłoby po prostu kilka stylizacji na castingu i każda dziewczyna by przymierzyła każdą stylizację, każdy pan by przymierzył każdą stylizację i wtedy klient by wiedział, która by była dla niego najlepsza. W ogóle też na przykład na tym polegają przymiarki do pokazu mody, że nie w każdej stylizacji zawsze super będziemy wyglądać. To znaczy, taka jest definicja oczywiście najlepszych modeli, że w każdej stylizacji będą dobrze wyglądać, ale jednak na fittingach dopasowuje się te ubrania, które na nas najlepiej wyglądają. Weronika. Zdjęcie Weroniki. No ja wam znowu powiem, nie podobają mi się te zdjęcia, one są też takie ciemne, one są też takie, te kolory mi się nie podobają po prostu. I ja teraz jakby rozumiem, absolutnie rozumiem, że to jest, ma być stylizowane na te takie stare obrazy, więc taka jest koncepcja. To jest tylko moja subiektywna ocena, mi się w ogóle ta cała sesja nie podoba, naprawdę nie podobają mi się te zdjęcia. Ale oceniając samą Weronikę, Weronika wyszła tutaj przepięknie, do tego zrobiła świetną robotę. W ogóle zwróćcie uwagę na to, że ona jednocześnie podrzuciła jabłko i to jabłko jest w powietrzu, a też jeszcze podniosła sukienkę i ta sukienka, dolna część sukienki jest w powietrzu,
a Weronika nie trzyma dłonią tej sukienki, więc ona idealnie zgrała moment podrzucenia sukienki. Nie wiem, czy pamiętacie, omawiając poprzedni sezon, ja zrobiłam taki poradnik z pantinką i wam mówiłam właśnie, jak podrzucać ciuchy, żeby one fruwały, więc trzeba to bardzo mocno, energicznie do góry podrzucić i od razu już rękę opuścić i wtedy ta tkanina będzie miała trochę czasu, jeszcze jak ona leci do góry, to wtedy już puszczamy i ona jeszcze troszeczkę do góry poleci i potem będzie spadać i mamy, no nie wiem, z 2 sekundy na to, żeby zrobić zdjęcie. Tutaj pięknie wszystko zgrała, bardzo ładnie też sama wyszła na zdjęciu i czuć w niej taki spokój, takie opanowanie. A ja tylko przypomnę, że ona 2 rzeczy naraz podrzucała, także brawo. Te modelki, które pozowały artystom, to był początek mody. Patrząc na ciebie przez te wiele, wiele tygodni, ja widzę progres. Weronika dostała pochwały i bardzo dobrze, należało jej się, ale w międzyczasie na backstage'u dzieje się coś trochę mniej pozytywnego. Chcę płakać, a nie mogę przestać. To dobrze, stary. Nie będę pokazywać dłuższego fragmentu. Trochę głupio mi pokazywać też to. Nie robię tego złośliwie przeciwko Ernestowi, bo widziałam, że był zawstydzony. Ale chciałam tylko powiedzieć wam, że zobaczcie, jakie to muszą być nerwy, kiedy po prostu cały czas ktoś wam mówi, że jesteście najgorsi, że nie, że okej, macie fajną twarz, ale ogólnie nie macie charakteru, nie potraficie nic pokazać, nie potraficie pozować. To naprawdę strasznie mocno wpływa na psychikę. I wyobraźcie sobie, jak się pracuje na pełen etat już w modelingu i na przykład zdarzy się taki kontrakt, że przez 2 tygodnie będziecie chodzić codziennie, będziecie robić codziennie po 10 castingów i nie uda wam się żadnej pracy złapać. I będzie zawsze tak, że no nie, no nie, no nie, 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 nie. To też właśnie siada człowiekowi na psychikę. Bardzo mi się też podoba, że Mariusz od razu podszedł pocieszyć Ernesta i on też powiedział, że co ty, jak potrzebujesz popłakać, to normalne przynajmniej zejdą z ciebie emocje. I Mariusz też powiedział, że on sam się popłakał tam na drugim chyba panelu, czy coś takiego, więc też w ogóle jakby tak zapewnił Ernesta o tym, że to jest całkowicie normalne. Nie wiem jak was, ale ja właśnie lubię ten program tylko w takich momentach pozytywnych i one mnie jakoś tak bardzo rozczulają, jak uczestnicy sobie bardziej pomagają. W ogóle też mam takie wrażenie, ale to porównamy oczywiście, jak już będziemy oglądać starsze sezony Top Model, ale mam wrażenie, że w tych pierwszych sezonach to uczestnicy działali przeciwko sobie i była taka rywalizacja na zasadzie jesteśmy swoimi przeciwnikami, wrogami, a tutaj uczestnicy w tym sezonie, znowu mam takie wrażenie, może to jest montaż, nie wiem, ale odnoszę wrażenie, że uczestnicy bardziej siebie nawzajem wspierają niż jurorzy ich wspierają, a chyba nie takie miało być założenie, no chyba, że coś źle zrozumiałam. Dominik. Zdjęcie Dominika. Dominik w ogóle wyszedł tutaj o wiele, wiele starzej niż normalnie wygląda, ale to może być kwestia charakteryzacji. U mężczyzn też jest tak, że mężczyźni wyglądający na bardziej dojrzałych, to u nich się nie kończy kariera tak jak u dziewczyn, tylko oni wtedy przerzucają się na produkty bardziej ekskluzywne i zaczynają reklamować jakieś drogie samochody, jakieś takie bardzo, bardzo drogie marki, produkty bardziej ekskluzywne. Jeżeli chodzi o to zdjęcie, no to ono mi nie przypomina w ogóle zdjęcia modelingowe. Też zastanawiam się, co to jest na tym zdjęciu, które jest bardziej w oddali. Jest takie coś, co wjeżdża na prawym górnym rogu. Nie wiem, co to jest, czy to jest specjalnie, czy co tam się porobiło. Nie wygląda mi to za bardzo jak zdjęcie modowe, bardziej jak zdjęcie, wiecie z czego? Zdjęcie ze spektaklu w teatrze. O, bardziej mi przypomina właśnie to teatr. This picture for me is so surreal. It could be a poster of romantic comedy, you know? That's great to hear. W sumie też mogłoby być, tylko czy to jest, bo tutaj Dominik powiedział, że miło mu to słyszeć. Ja też bym to odebrała za komplement, ale z drugiej strony zastanówmy się, czy kiedy robi się sesję modową, a wychodzi się tak jakby się robiło zdjęcie do komedii romantycznej, to czy to jest pozytywna sprawa, czy jednak nie? Maja. Zdjęcie Mai. No zdjęcie Mai jest ciekawe, no bo zobaczcie, jaki ona ma setup. W ogóle ma te kwiaty, też w ogóle ta rama obrazu jest taka ładniejsza. No muszę wam powiedzieć, że nie do końca rozumiem, dlaczego niektórzy uczestnicy mieli właśnie takie różne propsy, jakieś tam koszyki, wiecie, takie ładne sety zdjęciowe, a inni zupełnie nie. Dlatego ciężko jest w ogóle te zdjęcia porównać. No Maja wyszła przepięknie, naprawdę. W ogóle widzę w niej taką panią z dawnych epok, która jest taka zimna, taka niedostępna, taka dama, ale taka dama, co tylko jej podskoczysz. O,
to po tobie. No i zobaczmy, moim zdaniem to zdjęcie jest naprawdę bardzo fajne. Teraz zobaczmy, jak ocenią jurorzy to zdjęcie. Dla mnie klasa. Pasujesz do tej epoki. Myślę, że pasowałabyś do każdej epoki. Wydaje mi się, że to zdjęcie jest najlepsze, jeśli chodzi o kompozycję ze wszystkich tych zdjęć. I to w dużej mierze dzięki twojej pozie i prezencji. No dobra, dobre zdjęcie, jeżeli chodzi o kompozycję, ale na kompozycję zdjęcia jakby zbiera się bardzo dużo różnych, składa się bardzo dużo różnych czynników, czyli kadrowanie, czyli tło, czyli światło. W ogóle strasznie nie podoba mi się światło podczas tej sesji. Wiem, że na pewno będzie dużo osób, które się ze mną nie zgodzą, więc jak się ze mną nie zgadzacie i teraz się wkurzacie i pewnie sobie myślicie, że ja się na niczym nie znam, to być może się nie znam. No to jest moja subiektywna ocena. Mnie po prostu te zdjęcia nudzą strasznie. No ale zdjęcie Mai jakby no, odstaje od reszty, widać, że jest po prostu przepiękne. Patrycja. Zdjęcie Patrycji to w ogóle kojarzy mi się z takimi komunistycznymi czasami i nie podoba mi się to zdjęcie. Też na zdjęciu w oddali widać ramę, która wchodzi tak strasznie dziwnie na to zdjęcie. Ona też jest krzywa. Ja nie wiem za bardzo, o co tutaj chodzi, więc nie będę oceniać samego zdjęcia, no bo tak jak mówię, ono mi się nie podoba. Ale jeżeli chodzi o samą Patrycję, no to Patrycja wyszła przepięknie, widać w ogóle w niej jakąś taką tajemnicę. Intryguje mnie Patrycja, ładnie wyszła na tym zdjęciu. I też to, w jaki sposób ona trzyma te kosze. Ja się domyślam, że one były ciężkie, bo tam są pomarańczki i ich jest bardzo dużo, więc kilka kilogramów na każdym ręku ona trzymała na pewno, a wygląda na taką bardzo wyluzowaną. To też nie jest łatwe do osiągnięcia. To jest nie lada zadanie, żeby trzymać taki ciężar i żeby sprawić, że te dłonie wyglądają delikatnie. Moim zdaniem ta wersja 2020 jest naprawdę fajna. No właśnie, więc tutaj też o dłoniach ta uwaga bardzo miłego, specjalne, naprawdę. Ja sam robiłem sesję w muzeum, to było Rijksmuseum w Amsterdamie i wiem, jak trudno jest postawić współczesną dziewczynę przed obrazy, które są skończonymi dziełami, tak? I właściwie perfekcyjnym. Tak. Jest to bardzo trudne. I powiem ci, że ty wyglądasz tu przepięknie. Zaczekajcie sekundkę. Próbowałam znaleźć sesję Marcina Tyszki, o której mówił, bo chciałam porównać zdjęcia uczestników z tymi zdjęciami. Niestety nie udało mi się. Znalazłam w sieci sporo innych zdjęć zrobionych w muzeach i takich stylizowanych. Słuchajcie, wkleję je Wam teraz. Na screenshotach możecie zobaczyć mniej więcej opisy zdjęć. Większość z tych zdjęć jest z Pinteresta i zobaczcie, w jaki sposób konceptualnie. Właśnie to jest to, o czym ja mówiłam, że jak się nie korzysta z języka polskiego, to można zapomnieć. I ja tutaj nie jestem pewna, jak to słowo powiedzieć poprawnie. Ale pokażę Wam po prostu kilka takich inspiracji, jak można zrobić w taki bardzo fajny sposób high fashion zdjęcia w muzeum. Oczywiście nie trzeba wszystkich robić na to samą kopyto. Można też, jest przecież nurt w sztuce, który specjalizuje się w takich ciemnych, bardziej ponurych zdjęciach. Więc absolutnie, ale chciałam Wam po prostu pokazać trochę zdjęć w innym stylu, żebyście sami ocenili, co Wam bardziej się podoba. Mariusz. Zdjęcie Mariusza to jest kolejne zdjęcie, które mi się nie podoba jako zdjęcie. Natomiast jeżeli mielibyśmy się skupić w ogóle nad tym, jak Mariusz oddał to, co się dzieje na zdjęciu, to on po prostu zrobił no, idealne odwzorowanie zdjęcia według mnie. Idealne w ogóle. To nawet w jaki sposób on ułożył rękę, w jaki sposób ułożył ciało. No super wygląda, naprawdę. I w ogóle też to, jaką minę ma na zdjęciu Mariusz, jest bardzo fajne, bo to jest taka bardzo młodzieńcza mina, która nie zawsze wychodziła u niego na zdjęciach, dlatego że Mariuszowi często zarzucano to, że on jest dobry w takich sesjach bardzo mocno sportowych. A tutaj już to nie jest sesja sportowa, on tutaj ma zupełnie inny wyraz twarzy i moim zdaniem to jest super. Ja myślę, że nie jeden współczesny artysta chciałby malować takiego modela. Wszystkie sesje sportowe będą twoje. To jest bardzo duży progres, bo ja widzę tutaj zupełnie innego chłopaka niż na początku. To zdjęcie jest fajne. Czy najlepsze? Nie wiem. Okej, to ogólnie tylko w dużym podsumowaniu. Mariuszowi wszyscy jurorzy powiedzieli, że ma bardzo fajne zdjęcie i że będzie ciężko wybrać, kto ma najgorsze zdjęcie, bo teraz wybiera się tak naprawdę już z samych dobrych uczestników i ocenia się nie tylko to, czy ktoś zrobił progres, tylko kto zrobił większy progres, bo wszyscy prawie zrobili progres. Tak ogólnie powiedzieli jurorzy. Ja się z tym nie zgodzę do końca, ale to jest tylko moja opinia. Ja uważam, że podczas tej sesji były dwa zdjęcia, na których uczestnicy nie wypadli najkorzystniej. I powiem Wam pod koniec, kto uważam sobie najmniej poradził. Najgorzej. Karolina.
Na pewno są lepsze dziewczyny od niej. No tak, ale coś widzieliśmy, skoro jest w 10 odcinku. Teraz musimy porównywać z tymi dziewczynami, co już mamy. Dokładnie. I naprawdę mamy fajne dziewczyny. No tak, i to jest Karolina, to jest osoba, o której wspominałam ostatnio. To jest osoba, o której mówiłam, że trochę jestem zaskoczona, że nadal jest w programie, ale to nie jest w ogóle uwaga do Karoliny, tylko to jest uwaga do tego, że jak już zapraszają do programu prawie same osoby takie, które mogą pracować rzeczywiście na kontraktach i nie mówcie mi, że jak modelka nie będzie robiła pokazów, to i tak może wyjeżdżać na kontrakty, bo to tak nie jest, ale na przykład Patrycja jest niższa trochę jak na modelkę, ale ma 172 cm wzrostu, niby od 174 robi się pokazy, ale spokojnie mając 174 też może robić pokazy, tylko ona będzie automatycznie robiła ich mniej, natomiast ze wzrostem, już teraz nie pamiętam ile miała Karolina, ale mówiliśmy o tym na tych takich filmach, wkleję gdzieś jej wzrost tutaj, ale opowiadaliśmy sobie o tym na tym filmie, gdzie przedstawiałam wam uczestników, to ona miała po prostu 160 kilka centymetrów. Więc to jest zdecydowanie za mało. No i ona jest śliczną dziewczyną, więc ja tam cieszę się w ogóle, że ona była w tym programie, dlatego że mam nadzieję, że jej się media społecznościowe rozwiną i że będzie mogła pracować po prostu jako modelka bardziej na social mediach albo jakichś takich sesjach katalogowych. To nie będzie jakaś taka moda, jak to się mówi, wysoka. A ja tam trzymam za nią kciuki, bo powiem wam, że jakoś tak pałam do niej sympatią. Na tym etapie, gdyby były same dziewczyny, to Maja wygrywa, to w ogóle bez wątpliwości. To jest też ciekawa sprawa, zobaczcie, tutaj pan z Woga uważa, że Maja jest najlepsza, a jak mieliśmy to zadanie, gdzie była marka kosmetyczna, to wygrała Patrycja, ponieważ najbardziej się nadawała. Czyli widzicie, to, że ktoś wam powie, że to ktoś inny jest najlepszy, nie uważa, że nie sprawi, że inny klient nie powie wam, że nie, ty jesteś lepsza od tamtej. Właśnie takie wszystko to jest. No, moda to jest pewien rodzaj sztuki, a w sztuce nic nie jest oczywiste. No i mamy Ernesta, który wszystko ma. I czy robi taki progres jak pozostałych dwóch chłopców? To jest dla mnie zawsze pytanie. Widocznie chyba musi być jakiś progres, prawda? Skoro nadal jest w programie. Też właśnie Ernest został tak słabo oceniony, a kurczę, podczas sesji zdjęciowej, przecież widzieliście, jak go bardzo mocno chwalili podczas sesji. Fotograf mu mówił, że wszystko jest super, nikt mu nie mówił, żeby cokolwiek zmienić, przynajmniej no jakby, słuchajcie, my nie widzieliśmy tego na przybitkach, więc ja zakładam, że nie było takiej sytuacji. Też jak zakończyły się zdjęcia Ernesta, to i fotograf, i gość specjalny powiedzieli, że Ernest super, brawo, więc może też warto by było w taki motywujący sposób zwracać uwagę podczas sesji, a nie mówić, że wszystko super, a na koniec skrytykować. Ja widzę większy potencjał do zrobienia super zdjęcia z Ernestem niż z Mariuszem. Czyli tutaj mamy kolejną sprawę taką, że nieważne jak uczestnik by się nie postarał, nieważne czy dałby z siebie 200, 300 czy 400%, to ze względu na swój typ urody będzie słabiej oceniany. I tak rzeczywiście dzieje się w modelingu, ponieważ modele są wybierani pod względem urody do pracy. Oczywiście nastawienie i tak dalej też, ale uroda jest na miejscu pierwszym. Natomiast jaki jest sens w takim razie dawać do programu osoby, które od początku są na takiej nierówności i nieważne jak ta osoba bardzo się postara, a ta osoba bardzo zawali, to i tak ta będzie wyżej. Mam nadzieję, że rozumiecie, o co mi tutaj chodzi. Ja uważam to za po prostu bardzo dużą niesprawiedliwość. No ja wiem, że tak w normalnym modelingu się dzieje, ale to jaki jest cel w takim razie tego programu? Mikołaj. Mikołaj zajął miejsce pierwsze. Moim zdaniem najlepsze zdjęcia mieli Mikołaj, Maja, Weronika też miała bardzo dobre zdjęcie. Natomiast moim zdaniem dwa najsłabsze zdjęcia to zdecydowanie Karolina oraz Dominik. Rozmawiałem przed chwilą z Karlą Gruszewską, która stylizowała waszą sesję i chcielibyśmy cię zaprosić do sesji w ogóle. Dziękuję bardzo, to jest dla mnie mega wyróżnienie. Fajnie, to są właśnie takie momenty, za które ja lubię ten program i to są momenty, które naprawdę są o modelingu i ciekawa jestem, jak teraz, mogliby teraz pokazać w ogóle, jak wygląda portfolio modeli, bo jestem ciekawa, czy oni mają cokolwiek do wsadzenia do booka. Ostatnio chyba w poprzednim sezonie było tak, że uczestnicy mieli zdjęcia, których my nie widzieliśmy, więc pomiędzy Fashion Weekiem, a pomiędzy nagrywaniem programu, to po prostu zorganizowali uczestnikom sesję, a nie wsadzili tych zdjęć z zadań, wyobrażacie sobie? To jest w ogóle jakaś paranoja dla mnie. Maj! Teraz zobaczmy trzy najsłabsze osoby. Ernest, Karolina, Mariusz.
Nie do końca to rozumiem, że tutaj są osoby, które były w 100% chwalone, ale i zostały teraz zagrożone, ale też z drugiej strony powiem wam, że to jest naprawdę bardzo mocna grupa. I tutaj chyba za każdym razem, jak ktoś będzie odpadał, to po prostu będzie się to wiązało z kontrowersjami. No i jak dla mnie kontrowersyjnym odpadnięciem będzie, jeżeli Karolina odpadnie. I ja znowu nie mówię tego złośliwie, tylko już mówiłam, o co chodzi. Ernest. Czyli jednak okazało się, że jeżeli nawet staracie się, dajecie z siebie 300%, widać, że robicie progres, widać, że się rozwijacie, widać, że agenci zagraniczni chcą was w swojej agencji, bo przecież Mariusz dostał angaż do agencji, pamiętacie tego pana z Niemiec. No to jeżeli jurorom bardziej się podoba inny typ urody, to i tak nie przejdziecie wystarczająco daleko. Ja tego nie mówię jako złośliwość w stronę Ernesta, bo ja tam uważam, że on też się starał, że dał z siebie dużo. Ja w ogóle uważam, że to zdjęcie, które było jego w tym dzisiejszym programie, było bardzo fajne. Nie wiem, dlaczego zostało tak słabo ocenione. Ogólnie mi się żadne zdjęcie nie podobało z tej sesji, co tu dużo mówić. Natomiast biorąc pod uwagę to, jak jurorzy ocenili Ernesta, to ja bym się bardziej spodziewała, że to Ernest pojedzie do domu. Nie ma smutków, dalej swoje rób. Jesteś przepiękna, że masz całe życie przed sobą. Dzięki za szansę, za bycie w programie. Mam nadzieję, że wszystko się poukłada Karolinie. Mam nadzieję, że będzie pracować. Prześledzimy sobie Instagramy później. Ty sobie dasz radę, w ogóle się o ciebie nie martwię. No. Dziękuję. Mua. Trzymajcie się. Ja też się o Mariusza akurat nie martwię. Jedyne co, to teraz uczestnicy akurat brali udział w tym programie w takim niefortunnym czasie. Co tu dużo mówić, podczas pandemii, no raczej nie pojadą na kontrakty zagraniczne. W Europie coś tam się działo, widziałam, że ludzie wyjeżdżają, chyba Turcja też jest jeszcze otwarta, ale ciężko jest z kontraktami. To jest dopiero początek i ja i Mariusz wkroczyliśmy w ten świat tak naprawdę jako niemowlęta, tutaj się rozwinęliśmy. I no zobaczymy, co nas czeka po programie. Ja jestem gotowy na pracę, jestem gotowy na to, żeby iść dalej w tym kierunku, także dla mnie super. Ja trzymam za nich kciuki, mam nadzieję, że sobie poradzą. I to chyba wszystko, jeżeli chodzi o ten dzisiejszy odcinek. Już tyle podsumowań zrobiłam, że nie ma sensu chyba robić kolejnego. Widziałam, że was ta decyzja zszokowała. Ja też jestem zszokowana, dlatego że wszyscy chwalili Mariusza, a koniec końców poleciał. Bo mnie inspirował Marcina Tyszka. Pomimo tego, że inni ludzie z branży wypowiadali się, że Mariusz super. Więc wydaje mi się, że już na tym etapie powinno się traktować tych uczestników jako takich, którzy wszyscy mają możliwość zrobić karierę w modelingu i teraz patrzeć należałoby na to, jak sobie radzą w zadaniach oraz jak radzą sobie podczas sesji zdjęciowych. No ale nie będę się już powtarzać, także wielkie dzięki, że byliście ze mną. Życzę wam miłego dnia i do zobaczenia w następnym odcinku. Bye, bye!